Amazing. First time we beat Brazil and I'm so happy we are going again to the semifinals and hope we, this time we will get our goal what took our friends took from us in our last World Cup. You're so lucky. Yeah. Have fun. Bye-bye. Thank you so much. Cześć, zapraszam Was do ćwierćfinałowego vloga. Oj, będzie się działo. Jestem teraz na meczu Francuzów z Anglikami, ale najpierw pokażę Wam to, co widziałem wcześniej, czyli Chorwacja-Brazylia. Kibice dosłownie wylewają się z tych schodów ruchomych. Co jakieś 2-3 minuty przyjeżdża pociąg i wychodzi z nich taka wielka fala ludzi, którzy rozpływają się tutaj w różne miejsca, gdzie jest wyjście na stadion. Brasil, olé, olé, olé! Brasil, olé, olé, olé! Jestem bardzo ciekawy tego meczu, bo spotykają się drużyny w gazie i Brazylijczycy, którzy muszą coś tutaj udowodnić, którzy bardzo chcą zdobyć szósty puchar świata, szóste mistrzostwo świata, ale i także Chorwaci, którzy zawsze są niedocenieni przed dużymi turniejami, a potem w miarę upływu czasu pokazują, na co ich naprawdę stać. No słuchajcie, coś niesamowitego, po prostu tak jestem zaskoczony i to pozytywnie Chorwacją. No, jak oni zagrali? Brazylijczycy pewni swego, że Neymar strzelił gola, że to wszystko się układa tak jak w jakimś śnie, w filmie hollywoodzkim realizowanym przez Brazylijczyków, ale okazało się, że to w sumie tylko coś na początek. Congratulations! Thank you very much! Oh my gosh, I'm from Poland, you're the best! Yeah, thank you very much, we expected that we are going into the semifinals. Amazing day, we win one of the best team in the world. And we win in the typical thriller. He's my good friend. For all my Brazilian people, have a good flight. Yeah, the airport is on the death ray. Start to love Croatia, start being fans because we are the next World Cup winners. Od piłkarzy chorwackich można uczyć się tego, jak grać w piłkę, fair play, jak w ogóle dobrze kopać rzuty wolne. Oni to wszystko pokazali na tym turnieju. Ale od chorwackich kibiców można też nauczyć się tego, jak z łzami w oczach szczęśliwie i radośnie kibicować, jak po prostu cieszyć się futbolem. A teraz wracamy do meczu Anglia-Francja. Na trybunach będzie międzynarodowo, widzę Włochów, wcześniej dużo ludzi było z Indii, o dziwo. Cały świat dzisiaj idzie na mecz. Czerwony dywan przed stadionem, czy to w ogóle możliwe? Tak, jak najbardziej. Znajdujemy się teraz przy wejściu dla najważniejszych osób. Very, very VIP. Jakbyście kiedyś doszli do dużych pieniędzy, albo może już macie, to można skorzystać właśnie z takiego pakietu oglądania meczów w sposób bardzo niezwykły. Myślę, że Katar temu sprzyja. Jest to jedna z niewielu okazji na świecie, by tak fajnie, niecodziennie spotkanie obejrzeć. No i oczywiście mogą Was przywieźć, tak jak tych panów, wózkiem golfowym pod samo wejście. To był naprawdę emocjonujący mecz. My już pod stadionem, by zobaczyć, jak cieszą się Francuzi, ale i także zapytam ich o to, czy nie boją się Maroka, które idzie przecież przez ten turniej jak burza. We were happy, we were sad, we were hungry. Hungry? Hungry also, and now we are hungry. Hungry of what? Hungry of victory. Hungry of victory, hungry of trophy. Now it's fabulous. It's fabulous what is going on. Really. It was super stressful. We were hoping and thinking is we're not going to make it, but they are strong, so we believe in them. And now we are in the semi. France played better, that's all. And now we'll kick Morocco semi-final. France is the best. Who is the best? France.
ciekawy obrazek pewnie dla was, bo wszyscy uciekają ze stadionu, żeby jak najszybciej wejść do autobusów, bo jest przenikliwie zimno. Myślę, że jest jakieś 13 albo 12 stopni. Wczoraj i dzisiaj nie było słońca, w związku z czym po prostu zrobiło się chłodno, a wieczór jest jeszcze zimniejszy, więc jest dość dziwna ta pogoda katarska. Spodziewam się jednak, że w najbliższych dniach piłkarskie emocje mocno rozgrzeją kibiców. Chorwacja w półfinale zmierzy się z Argentyną, która po zaciętym i dość brutalnym meczu wyeliminowała Holendrów. Dzień później Francuzi powalczą o finał z największą sensacją tego mundialu, czyli Marokiem, które doprowadziło do łez samego Cristiano Ronaldo i całą Portugalię. Dajcie znać w komentarzach, kto zostanie mistrzem świata i pamiętajcie, aby polajkować Total Sport i włączyć powiadomienia. Jesteśmy tutaj dla was. Trzymajcie się, cześć!